Statystician, Międzynarodowa Kamera Agrotechniki Sanowniczej Warszawy. Firma Vitesan zajmuje się doradztwem sanowniczym. W ośrodkach na świecie prowadzi się hodowlę nowych odmian, głównie ukierunkowaną pod kątem uzyskania takich form, które są mniej pogodliwe w uprawie, a więc charakteryzują się małą podatnością czy wręcz odpornością na choroby, szkodniki, ponieważ Państwo głównie borykacie się właśnie z takimi problemami. Już w tej konkretnej zdarzenia, żeby ceny na owoce były bardzo korzystne, a więc z dużą korzyścią dla gospodarstwa, musicie Państwo produkować co te odmiany, które na tym rynku są. Pozostaniemy przed dosyć dużym wyzwaniem, a więc integrowana ochrona, która będzie obligatoryjna od 2014 roku, a więc tego typu sady będą dominujące, jak również należy zwrócić uwagę na rozwijające się sady organiczne czy sady ekologiczne, czyli produkcję właśnie. Nie, jest ciężka sytuacja. Tymi dwoma zabiegami zapobiegawczymi możemy jeszcze wybrać jedną opcję, że po pewnym okresie czasu w dalszym ciągu zastosujemy zabieg jeszcze interwencyjny. But if that's necessary, it's completely dependent on the situation, the variety, the scat pressure, the quality of the spray. Ale to oczywiście też uzależnione jest od sytuacji. Jeżeli mamy określone odmiany, czy potencjał zarodników jest jakiś duży, to wtedy będziemy to stosować, a jeżeli nie, to nie ma takiej potrzeby. Okay. Last slide, we leave the rest because of the time. This is just a real situation from a fruit grower in Australia that had sprayed a lot and still had out the I ostatni slajd nam pokazuje faktyczną sytuację. Akurat to jest pochodzi z przykładu z Australii, gdzie tak naprawdę było wiele zabiegów stosowanych, zwalczających i zapobiegawczych, a w dalszym ciągu jeszcze dochodziło. Panie i Panowie, Panie Przewodniczący. First of all, I would like to thank you very much for your kind invitation. W pierwszej kolejności chciałem bardzo gorąco podziękować za zaproszenie. It is a great pleasure for me to have the opportunity to speak about the scat issues in apple production. Będziemy kontynuowali tutaj temat parcha, zwalczania parcha. Ponieść dużo wysiłku po to, żeby dobrze chronić przed parchem. As you can see on the slide, in some rainy regions in Middle Europe, like the Lake of Constance area or maybe the Netherlands, we have up to 25, 26, 27 sprays against scab a year. Jak wiecie Państwo z poprzedniej prezentacji, że w rejonach,
które są bardzo sprzyjające infekcji parcha, tak jak na przykład w Niemczech, w rejonie Jeziora Wodeńskiego, czy też w Holandii, które są rejonami dosyć wilgotnymi, możemy mieć 26, czasami nawet do 27 zabiegów przeciwko parchowi. W naszym sadzie. Co prawda one zasięg mają nieduży, bo to jest najczęściej drzewo porażone i drzewa sąsiednie, ale z czasem one będą przenoszone również przez wiatr, chociaż w niewielkim stopniu, ale są przenoszone i są przenoszone przez owady. W związku z tym będą się dostawały również na drzewa, które nie będą wykazywały żadnych objawów. Przez co mamy możliwość, żeby ten wzrost był o wiele bardziej wyraźny. Dobrze, a co